Jest połowa sierpnia, jesteśmy w Kaczycach, w gminie Zebrzydowice. Udaliśmy się na spacer po zioła, które teraz kwitną i które możemy zbierać do naszych naparów, nalewek. Pierwsze ziółko to krwawnik pospolity. Krwawnik działa przeciwbakteryjnie, przeciwkrwotocznie i przeciwzapalnie. Wspomaga trawienie, wspomaga leczenie wrzodów żołądka. Jest nazywany też zielem żołnierzy, ponieważ leczy rany i krwotoki. Krwawnik najlepiej zbieramy podczas pełni i z miejsc suchych i nasłonecznionych. Używamy go do picia w naparach i nalewkach, ale też zewnętrznie do kompresów i nasiadówek. Krwawnica pospolita. Zbieramy ją właśnie teraz, na początku kwitnienia, zbieramy kwitnące szczyty roślin i suszymy jak zwykle w przewiewnym i zacienionym miejscu. Krwawnica zawiera garbniki, działa ściągająco i przeciwzapalnie oraz przeciwkrwotocznie. Często stosowano ją w leczeniu biegunki, w różnych zapaleniach, do przemywania, zewnętrznie do przemywania przy atopowym zapaleniu skóry, przy różnych wypryskach, ranach i łojotoku. Krwawnicę możemy łączyć z krwawnikiem, z rumiankiem, z miętą i używamy ją w naparach. Żywokost lekarski stosujemy zewnętrznie, możemy go stosować w glicerytach, w nalewkach, zalewać olejem i sporządzać z niego maści. Kiedyś używano wewnętrznie, natomiast ze względu na to, że odkryto w nim alkaloidy, nie jest zalecany do stosowania wewnętrznego. Okłady z żywokostu przyspieszają zrastanie się kości, leczą stłuczenia, kontuzje sportowe, przyspieszają regenerację tkanek. Żywokost zawiera alantoinę, garbniki, śluzy, leczy stany zapalne, odleżyny, odparzenia, rany i rwę kulszową. Do celów leczniczych używany jest korzeń. Korzeń oczywiście wykopujemy pod koniec jesieni, na początku wiosny. Nawłoć kanadyjska jest to kuzynka naszej nawłoci pospolitej, natomiast nawłoci kanadyjskiej mamy teraz znacznie więcej niż naszej rodzinnej nawłoci pospolitej. Jest to roślina dość inwazyjna, miododajna. Jest to roślina również lecznicza, działa moczopędnie, oczyszcza nerki, usuwa obrzęki, odtruwa. Stosujemy ją w kamicy nerkowej, w stanach zapalnych. Dodana do kąpieli działa odkażająco i regenerująco na mięśnie. Nawłoć zawiera garbniki, śluzy i flawonoidy. Jednym z głównych flawonoidów jest rutyna, która uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych. Bylica pospolita. Zioło, które teraz jest w pełni swojego kwitnienia. Bylica pospolita łagodnie oczyszcza, zmniejsza obrzęki, zmniejsza ból, działa rozkurczowo, wzmacniająco, przeciwzapalnie. Stosowana jest przy niestrawności, pobudza apetyt, pobudza również krwawienie miesiączkowe. Wierzono kiedyś, że spanie na poduszce wypełnionej bylicą sprowadza prorocze sny. Bylica piołun, czyli kuzynka naszej bylicy pospolitej. Stosowana również przy niestrawności, jako środek regenerujący na wątrobę, na brak apetytu, na ból głowy, na napięcie nerwowe, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i jest używany w kuracjach przeciwpasożytniczych. Działa również antybakteryjnie, przeciwzapalnie i odkażająco. Ale z piołunem trzeba uważać, trzeba go stosować ostrożnie, ponieważ przedawkowanie prowadzi do biegunek i wymiotów. Pozostałe kuzynki piołunu i bylicy pospolitej to bylica Boże Drzewko i bylica Draganek, zwana estragonem. Bylica Boże Drzewko działa ściągająco, żółciopędnie, przeciwzapalnie i również pobudza trawienie, działa też przeciwrobaczo. Bylica Draganek, czyli estragon, wzmaga wydzielanie soków trawiennych, uzupełnia witaminę A, wzmacnia. Używamy ją w marynatach, możemy dodawać do oleju, który nabiera potem korzystnego aromatu.
Jeżeli zainteresowały Was nasze filmy i wiadomości o ziołach, to linki do pozostałych filmików zawarte są w opisie.